Boga pewność, Jezus jest mój. Życia wiecznego i szczęścia w nim zdrój. Wieczne dziedzictwo, zbawienia dział i odrodzenie z ducha nam dał. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej czci. Jemu ku chwale ja pragnę żyć. Jego własnością na zawsze chcę być. Śpiewy aniołów brzmią z niebios bram, że Bóg swą miłość objawił nam. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej czci. Gdy On jest ze mną, nie lękam się. Pan w swej miłości ochrania już mnie. Trwoga też żadna nie straszna mi. Jezus prowadzi przez wszystkie dni. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej czci. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, bracia, siostry, zebraliśmy się tutaj dzisiaj na tej szczególnej uroczystości, uroczystości Chrztu Świętego w obrządku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, chrześcijan. Podstawą naszej wiary jest Biblia. Wierzymy w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i chcemy również zgodnie z biblijnym przykładem, jaki dał nam Pan Jezus, również mieć uroczystość jedni po tej stronie suchej, na lądzie, drudzy w wodzie, brać udział w tej uroczystości chrztu przez zanurzenie jako wyraz wiary w Pana Jezusa. Myślę, że będzie to dobry czas dla nas wszystkich. Będziemy mogli rozmyślać, być może składać jakieś deklaracje w sercach Panu Bogu, a dwie nasze siostry będą wyznawały wiarę i będą zanurzane. Całej uroczystości przewodzić będzie pastor Tomasz Żelazko, pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, tutejszy duszpasterz, i jemu teraz chcę oddać głos, aby wygłosił refleksję biblijną słowa Ewangelii. Wsłuchajmy się. Skłońmy nasze czoła w modlitwie. Drogi Ojcze i Boże, przychodzimy przed Twoje święte oblicze, aby podziękować Ci za kolejną możliwość otwierania Twojego Słowa, tym razem tutaj nad wodą. Chcemy Cię prosić o Twoją obecność, o obecność Ducha Świętego na tym miejscu i o błogosławieństwo dla każdej z osób, która jest tutaj. Amen. Amen. Czytam Słowo Boże z Ewangelii świętego Mateusza, rozdziału 28. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uroczystość Chrztu Świętego to szczególny czas dla rodziny Bożej, szczególny czas dla osób, które
zdecydowały się naśladować Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Uczniowie Jezusa, podążający za Nim, chcą wyrazić w ten sposób akt swojej wiary. Jest to akt wiary świadomie wierzących osób, które także chcą złożyć świadectwo nawrócenia swego do Boga i chęci posłuszeństwa Panu Bogu. W Ewangelii Marka, 16 rozdziale, w wierszu 16 zapisano słowa: kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony. Czy według Pisma Świętego są różne chrzty, czy tylko jeden? W liście do Efezjan, 4 rozdziale, wierszu 5, Słowo Boże nam mówi, że jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest, w sensie jednej formy chrztu. Co to jest zatem chrzest biblijny? Greckie słowo baptizo, które znajduje się w Piśmie Świętym, tam gdzie jest mowa o chrzcie, oznacza zanurzać, chrzcić. W liście do Rzymian, 6 rozdziale, wierszu 3 i 4 mamy pięknie wyjaśnioną symbolikę chrztu, co to znaczy zanurzać i wynurzać wierzącego podczas chrztu. Czytamy tam takie słowa: czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. W innym tekście Słowa Bożego, w liście do Kolosan, ten sam apostoł Paweł pisze w 2 rozdziale, 12 wierszu, mówi o tym, że chrzest jest pogrzebem. Zatem zgromadziliśmy się na pogrzebie starej natury człowieka. Chrzest jest symbolem śmierci dla życia bez Boga, dla życia w nieposłuszeństwie Bogu i aktem zmartwychwstania do nowego życia w Chrystusie i posłuszeństwie Bogu. Interesujące jest jednak też to, że chrzest jest publicznym świadectwem, a zarazem wyznaniem wiary i związku z Jezusem Chrystusem. Jest to widzialne ukazanie tego, co stało się w niewidzialnej sferze życia człowieka wierzącego. Te dwie nasze siostry, siostra Stanisława i siostra Maria, chcą dzisiaj publicznie zamanifestować swoją wiarę i powiedzieć przed świadkami widzialnymi i niewidzialnymi: Jezu, od tej pory całe moje życie należy do Ciebie. Ale interesujące jest to, że kiedy czytamy opisy chrztu biblijnego, to zauważamy, że zawierają go osoby świadomie wierzące, osoby dorosłe. I czytamy w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, wierszach 13 i 16 takie słowa: wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, aby dać się ochrzcić przez Niego. A gdy został ochrzczony, wnet wstąpił do wody. W innym miejscu, w 3 rozdziale Ewangelii Jana, 3, 23 wierszu, mamy wzmiankę również na temat chrztu i tam jest powiedziane, że Jan Chrzciciel chrzcił blisko Salim w Ainon, gdyż tam było dużo wody, a ludzie przychodzili i dawali się ochrzcić. O czym jeszcze mówi nam obrządek chrztu? Powiedzieliśmy, że jest to akt zaślubin z Chrystusem, że jest to akt publicznego wyznania wiary, że jest to akt włączenia do Kościoła Bożego. Ale także Pismo Święte nam mówi o tym, że chrzest święty jest symbolem kąpieli odrodzenia, symbolem obmycia grzechów. Słowo Boże w Księdze Objawienia, 1 rozdziale, wierszu 5, mówi nam, że Chrystus, umierając na krzyżu, wyzwolił nas z naszych grzechów i obmył nas swoją krwią. I to jest symbolika również obrządku chrztu. W Księdze Dziejów Apostolskich, 22 rozdziale, wierszu 16, kiedy apostołowie zwiastowali Słowo Boże słuchaczom swoim, do jednego z nich skierowano słowa: a czemu teraz zwlekasz? Wstań i daj się ochrzcić i obmyj swoje grzechy.
jak powinno wyglądać chrześcijańskie życie, gdy ślubujemy wierność Chrystusowi. W liście do Kolosan, 3 rozdziale, wierszy 1, apostoł Paweł mówi: a tak, jeśli zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, tam, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej. Zatem chrzest, chociaż nie jest obrządkiem magicznym, chociaż nie jest obrządkiem, który w jakiś sposób zaczarowuje nasze życie, jest wyznaniem wiary i prośbą do Boga o dobre sumienie. Chrzest jest uroczystym aktem włączenia do Kościoła. Chrzest jest także aktem ślubowania wierności. Wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Dlatego zanim dokonamy dzisiaj obrzędu chrztu, chciałbym zgodnie z nauczaniem biblijnym oraz prawem zborowym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zadać naszym drogim siostrom Marii i Stanisławie pytania, na które odpowiedź będzie ich świadectwem wiary wobec widzialnych i niewidzialnych świadków zgromadzonych dzisiaj na tym miejscu. Poproszę o odpowiedź na te pytania zgodnie z waszą wiarą. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela i czy pragniesz prowadzić swoje życie w zbawczej łączności z Nim? Pragnę. Czy przyjmujesz nauki Pisma Świętego, jakie są wyrażone w podstawowych zasadach wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i czy ślubujesz za łaską Bożą prowadzić życie zgodnie z tymi zasadami? Tak. Czy pragniesz przyjąć chrzest będący zewnętrznym wyrazem twojej wiary w Jezusa Chrystusa i zostać przyjęta do wspólnoty Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także wspierać ten Kościół i jego misję jako wierny szafarz swoim osobistym oddziaływaniem, oddawaniem dziesięcin, darami oraz życiem służby? Tak. Drodzy, usłyszeliśmy wyznanie wiary. Teraz, zanim udamy się do wody, my będziemy chcieli uklęknąć, aby modlić się do Boga o Jego błogosławieństwo, a zgromadzenie poproszę, aby stało. Drogi Ojcze nasz i Boże, przychodzimy do Ciebie jeszcze raz w tej świętej chwili, aby podziękować Ci za życie siostry Marii i za życie siostry Stanisławy. Aby podziękować Ci za to, że w pewnym momencie ich życia to Ty stanąłeś na ich drodze i one powiedziały Tobie tak. Dzisiaj, kiedy wchodzimy do wody, aby przypieczętować ich akt wiary, chcemy dziękować Tobie i czekać na Twoje święte amen z nieba. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Droga siostro Mario, na wyznanie Twojej wiary, z polecenia Jezusa Chrystusa, chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen. Amen. Droga siostro Stanisławo, ty także w swoim życiu długo szukałaś Jezusa Chrystusa. I dzisiaj jest ten cudowny dzień, kiedy mówisz Mu swoje tak. Zatem na wyznanie twojej wiary, z polecenia Jezusa Chrystusa, chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Drodzy Państwo, siostry, bracia, wszyscy jesteśmy świadkami. Nie trzeba, idziemy. Drogie siostry, siostra Stanisława i siostra Marianna idą teraz przebrać się, żeby móc wrócić tak na obiad w suchych ubraniach. Jest teraz jednak czas, zanim jeszcze się rozejdziemy, czas takiej refleksji. Tak, słońce wyszło. Jest to również jakiś znak dla nas. Jest to taki czas, kiedy możemy również sami przed Panem Bogiem w naszych sercach zastanowić się chociaż na chwilę nad tym, jak z nami jest. Być może niektórzy już rok temu, dwa lata temu, kilka lat temu lub kilkanaście lat temu oddali świadomie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Podjęli taką decyzję, że chcą iść za Nim, chcą czytać Jego Słowo, chcą to Słowo wprowadzać w życie. Być może są też tacy wśród nas, którzy jeszcze tę decyzję mają przed sobą. Gdzieś może są w tej naszej religii chrześcijańskiej, ale jednak nie powiedzieli nigdy tego wprost. Do wszystkich nas mówi sam Pan Jezus przez proroka Jana, przez apostoła Jana, gdy ten był na wyspie Patmos i spisywał jedną z ostatnich ksiąg Biblii, Apokalipsę. I Pan Jezus mówi tam w pewien obrazowy sposób. Tak jakby chodził od domu do domu, po blokach, po osiedlach, po domkach. I mówi tam, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę usiąść ze mną na moim tronie, podobnie jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Pan Jezus tę refleksję, ten apel kieruje do każdego z nas i mówi, że on chodzi od drzwi do drzwi naszych serc. I puka, apeluje, to On mówi do nas przez te słowa, sam Jezus, kto usłyszy mój głos? Kto usłyszy mój głos? I otworzy te drzwi swojego serca. To będziemy razem spotykali się w niebie, kiedy będzie zwyciężona śmierć, kiedy będzie zwyciężony grzech, kiedy nie będzie chorób, nie będzie łez, nie będzie tego, co smutne. Chciałbym zostawić Państwa z tymi słowami. To nie są moje słowa. To Jezus mówi do ciebie, Jezus mówi do ciebie dzisiaj. Otwórz te drzwi. Podejmij tę decyzję. Powiedz świadome tak. Nie wstydź się mnie, tak jak Jezus się nie wstydzi nas. A będzie taki czas, kiedy będziemy mogli już razem w niebie spędzić całą wieczność. Na wielu wspaniałych rzeczach razem z Jezusem Chrystusem. Dziękuję wszystkim za obecność, za wspólne doświadczanie tej uroczystości. Życzę spokojnej soboty, miłego dnia,
Każdy, kto ma pragnienie, może dołączyć się. Będziemy spożywali obiad. Dojedziemy tam autobusem, tak jak przyjechaliśmy. Więc możemy się udawać powoli do autobusu, ale wierzę, że gdzieś tam w naszych sercach, gdzieś tam w naszych umysłach zostanie to słowo Jezusa. Kto usłyszy mój głos i otworzy, to będziemy razem mieli wspaniały czas wieczności. Dziękuję wszystkim za uwagę, za skupienie, za obecność. Do widzenia. Bez nadziei.